podstaw totalnej biologii leży kilka praw, kilka zależności. Musimy w pierwszej kolejności zrozumieć, że za około 95% decyzji, które podejmujemy w naszym życiu, odpowiada automatyczny, podświadomy mózg. To jest absolutnie pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć, przyjąć i zaakceptować. Rolą automatycznego, podświadomego mózgu jest utrzymanie ciała przy życiu, ponieważ jest tym o wiele sprawniejszy niż mózg racjonalny. Działa kilkaset tysięcy razy szybciej. To funkcjonowanie na autopilocie ma swoje dobre strony, bo dzięki temu nie musimy rano wstawać i użyć się wszystkiego od nowa. Jak zasznurować buty, jak przyrządzić sobie herbatę. Więc oczywiście to działanie, to funkcjonowanie na autopilocie ma swoje dobre strony. Ale wiele programów, których używa do sterowania naszym życiem mózg automatyczny, mózg podświadomy, jest nie tylko bezużyteczna, ale wręcz może utrudniać nasze życie czy realizację naszych wymarzonych planów. Na przykład może tak być, że we wszystkich swoich intymnych związkach powielamy pewien schemat, który sprawia, że cierpimy. Nie potrafimy stworzyć zdrowej relacji. Do oprogramowania naszego autopilota, naszego automatycznego, podświadomego mózgu załadowane jest oprogramowanie. I to oprogramowanie jest listą warunków przetrwania, która jest absolutnie indywidualna, indywidualna tak jak odciski palców. Te programy to nic innego, tylko nasze przekonania, które biorą się z kilku źródeł. Jednym z nich są nasze własne doświadczenia, przy czym największy wpływ na nasze życie mają te, które pochodzą z wczesnego dzieciństwa. Małe dziecko nie ma jeszcze wystarczającej wiedzy na temat tego, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne, więc jego reakcja emocjonalna często jest nieadekwatna do zagrożenia, które pojawia się w sytuacji, które dziecko przeżywa. Mózg zapisuje przekonania pod wpływem emocji, bo jeśli nic złego się nie dzieje, to znaczy, że nie ma żadnego zagrożenia. A kiedy pojawiają się emocje inne niż spokój, niż błogostan, niż radość, to znaczy, że jest stan jakiegoś zagrożenia i to jest sytuacja, która jest warta zapamiętania po to, żeby na przyszłość mieć rozwiązanie na taki problem. Małe dziecko ma też specyficznie przystosowany mózg do tego, żeby automatycznie, bezkrytycznie przyswajać, chłonąć jak największą ilość informacji, po to, żeby w jak najkrótszym czasie, przez pierwsze lata życia, przyswoić jak największą ilość wskazówek dotyczących tego, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne. Do 8 roku życia mózg dziecka pracuje, można by rzec, w stanie hipnotycznego transu. W zapisie mózgu przez pierwsze 2 lata rejestrujemy dominujące fale delta, czyli odpowiedniku dorosłego głębokiego snu. Przez następne 4 lata fale teta, czyli odpowiedniku dorosłego hipnozy. Następne 2 lata to fale alfa, czyli stan relaksu, płytkiej medytacji. I między 8 a 12 rokiem życia fale alfa stopniowo są zastępowane przez fale beta, czyli przez taką logiczną aktywność mózgu osoby dorosłej. Więc mózg dziecka jest przystosowany, żeby bezkrytycznie chłonąć wszystkie informacje z otoczenia i przyswaja je jako absolutnie pewne życiowe prawdy. Tam są rzeczy, które są pożyteczne, typu nie wkładaj palca do gniazdka, ale z całym szacunkiem dla wszystkich rodziców większość rzeczy, które nasze dzieci zapisują w swoich mózgach i które my im przekazujemy, jest bezużyteczna. I to są nasze przekonania. Dziewczynki są grzeczne, chłopcy nie płaczą, bogaci to złodzieje i tak dalej, i tak dalej. Dziecko potem kieruje się tym absolutnie automatycznie w swoim życiu, uważając to za absolutne prawdy życiowe. Innym źródłem tych programów przetrwania są przeżycia rodziców z bardzo specyficznego okresu, który obejmuje 9 miesięcy przed poczęciem, ciążę i pierwszy rok życia. Ten okres nazywamy w totalnej biologii projektem celem, dlatego że
rodzice w nieświadomy sposób tworzą plan na życie dziecka, który dziecko później realizuje. Do naszego autopilota załadowane są też emocje, zapisy o emocjach, które przeżyli w trudnych sytuacjach życiowych nasi przodkowie. I te programy także z poziomu podświadomego nami sterują. Można powiedzieć, że postrzegamy świat poprzez pryzmat naszych przekonań, a mózg ma specjalne mechanizmy, które dbają o to, żebyśmy mogli dostrzegać jedynie to, co pasuje do naszych programów. I jedną z takich struktur jest świadkowy układ aktywujący, który łączy mózg związany z emocjami, tę część mózgu, która jest związana z emocjami, z pniem mózgu, najbardziej archaiczną częścią mózgu związaną z reakcją przetrwania, z reakcją walcz albo uciekaj. I ta niezwykła struktura mózgu działa troszeczkę jak wyszukiwarka internetowa. Z miliardów bitów informacji, które docierają do naszych narządów zmysłów, odsiewa wszystkie te, które nie pasują do naszych przekonań. Więc jeśli mam przekonanie, że urzędnicy są mili, uprzejmi, kompetentni, pomocni, to tylko tak ich będę postrzegać. Jeśli moje zdanie o urzędnikach jest takie, że są cyniczni, niemili, nieuprzejmi, to takich będę tylko w swoim życiu spotykać. I nie jest to absolutnie żadne ezoteryczne prawo przyciągania. Jest to fizjologiczny mechanizm mózgu, który dokładnie, precyzyjnie dba o to, żeby rzeczywistość była dopasowana do moich przekonań. Kiedy stres przerasta pewien dopuszczalny poziom, ten nasz autopilot zaczyna tracić część swojej kontroli. Ponieważ kiedy przeżywamy intensywny stres, to mózg racjonalny konsumuje znacznie więcej energii niż powinien i robi to kosztem mózgu automatycznego. Przeżywamy swój problem, mielimy go 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Niemiecki internista dr Hammer zbadał to zjawisko sprowadzania nadmiernego stresu na poziom ciała i opisał je w postaci 5 praw natury. Prawa te mówią o tym, że każde zachorowanie, nieważne czy jest to katar, czy jest to choroba z autoagresji, czy jest to rak, każde zachorowanie poprzedzone jest przeżyciem wstrząsu emocjonalnego i przebiega w bardzo specyficznym, dwufazowym cyklu. Ten specyficzny, dwufazowy cykl dr Hammer nazwał specjalnym, biologicznym, sensownym programem natury. My nazywamy to chorobą. Sposób, w jaki dany narząd, a precyzyjniej rzecz ujmując, dana tkanka reaguje w poszczególnych etapach tego dwufazowego programu natury, zależy od tego, z jakiego listka zarodkowego pochodzi dana tkanka. Część chorób manifestuje się w fazie, kiedy jeszcze przeżywamy aktywnie swój konflikt emocjonalny, a część manifestuje się dopiero wtedy, kiedy rozwiążemy swój emocjonalny problem. Sposób reagowania danego narządu, a precyzyjniej rzecz ujmując tkanki w przebiegu tego sensownego biologicznego programu natury, zależy od tego, z jakiego listka embrionalnego tkanka pochodzi. Żeby nie komplikować zbytnio sprawy, powiem tyle, że niektóre choroby manifestują się wtedy, kiedy przeżywamy jeszcze aktywnie swój problem emocjonalny. Inne dopiero wtedy, kiedy nasz problem paradoksalnie zostanie rozwiązany. Problem jest rozwiązany, a my zaczynamy chorować. To, w jakim narządzie, w jakiej tkance rozwinie się choroba, zależy od tego, jaki rodzaj emocji przeżywamy, jaki rodzaj stresu, jaki rodzaj odczuć towarzyszy naszemu wstrząsowi emocjonalnemu. I jest to powiązane zawsze z funkcją danej tkanki i z funkcją biologiczną danej tkanki i zawsze ma swój biologiczny sens. Mając taką wiedzę, potrafimy, można by rzec, odcyfrować biologiczny kod choroby, zrozumieć skąd się wzięła i podjąć świadomą pracę nad zmianą oprogramowania automatycznego mózgu.